Targi Sport Zima, organizowane w tym roku w Szczyrku. Myślę, że są wyśmienicie przygotowane. Frekwencja dopisuje. Włożyliśmy bardzo dużo wysiłku po to, żeby poumawiać tu spotkania z klientami. Wszyscy klienci dopisali, więc jesteśmy zadowoleni, a ruch na stoisku spowodował, że nowi klienci sami przychodzą. Świetną alternatywą było to, że zostały zorganizowane testy marek sportowych nart na ośrodku Beskid Sport Arena, gdzie z tego co wiem jest bardzo duże zainteresowanie nartami testowymi. Klienci po przybyciu najpierw do nas na konsultacje i prezentacje przemieścili się i testują już zaprezentowany tutaj sprzęt. Dla nas jako polskiej marki dotarcie do tych klientów generalnie byłoby ciężką sprawą, ponieważ nie wszyscy są otwarci na segment, który my generalnie prezentujemy, czyli segment freeride, ski tour, freestyle. Tutaj możemy im pokazać to, że mogą spokojnie, bez żadnego zastanowienia się wejść w naszą markę. Elan, który jest na rynku 75 lat, jest marką bardzo uznawaną i znaną na świecie i dlatego Elan chce powrócić na polski rynek. Targi nigdy nie są miejscem do łowienia nowych klientów, jeżeli nie są dobrze przygotowane. Tutaj rzeczywiście wszystko się zgadzało. Jest to wystarczające dla tej branży. Myślę, że będziemy na kolejnej edycji. Targi Sport Zima, współorganizowane przez Targi Kielce, które odbywają się w Szczyrku, oceniam bardzo, bardzo dobrze.